Korowód zapoczątkował tegoroczne święto wsi w Suchej Górnej. Początkowo uwaga wszystkich skupiła się na scenie. Kilka słów przywitania skierowali do wszystkich gospodarze uroczystości, radni wiejscy wraz z burmistrzem. Bardzo Was serdecznie jeszcze raz witam. Życzę Wam miłego popołudnia. Jeszcze raz dziękuję moim koleżankom, kolegom radnym za przygotowanie wspólnie z wieloma osobami z naszej gminy tego naszego pięknego święta. Niech się święci Polkowickie Święto Wsi. Burmistrz Wabik wręczył nagrody w konkursie Wzorowa Pasieka Gminy Polkowice roku 2016. W kategorii do 30 rodzin pszczelich wygrała Elżbieta Woś z Polkowic. Tak, tak, z Polkowic, bo pszczelarstwem mogą się zajmować także mieszczuchy, jednak pod pewnymi warunkami. Elżbieta Woś jest właścicielką pasieki wędrownej i jedyną kobietą, która znalazła się wśród wyróżnionych pszczelarzy. Pani jedyna kobieta w męskim gronie, kobiety też mogą kochać pszczoły i się nimi zajmować. I nie bać się, to jest podstawa, nauczyć się zwyczajów zwierząt czy owadów i wtedy strach mija i można się nimi zajmować. A jak to jest być mieszczuchem i pszczelarzem jednocześnie? To znaczy wydaje nam się, że gdzieś to się wywodzi z miłości do przyrody. Oboje kochamy zwierzęta, przyrodę, a to daje nam możliwość. Jeżdżenie z pszczołami daje nam możliwość kontaktu z przyrodą, obserwacji tej przyrody i wydaje nam się to stąd się wywodzi. W kategorii powyżej 30 rodzin pszczelich triumfował po raz kolejny Bazylii Rusinko z Żukowa. On wie najlepiej, co w pszczelarstwie jest najważniejsze, a rosnąca konkurencja w konkursie go cieszy, bo to dobre dla pszczół. Konkurencja rośnie i z roku na rok. I w moim wieku już jest coraz trudniej to utrzymać się. No ale na razie jeszcze daję radę, ale zadowolony jestem z tego, że pszczelarstwo w gminie Polkowice się podnosi na coraz wyższy etap. I to mnie cieszy również, bo ja już mam wiek takiego starego gucia. No. Gmina Polkowice coraz mniej rolnicza, ale pszczelarstwo się rozwija, a organizowanie takich konkursów przez Urząd Gminy sprzyja tej wyjątkowej gałęzi rolnictwa. Polkowice i właściwie nasza cała gmina Polkowice jest mniej rolnicza, a bardziej pszczelarska. No, to też piękne zajęcie, pszczelarstwo. Sam pochodzę z rodziny pszczelarskiej, moja żona też pochodzi z rodziny pszczelarskiej. Chyba każdy w rodzinie miał jakiegoś pszczelarza, mam wrażenie. A też po raz kolejny organizujemy konkurs dla naszych pszczelarzy. To są też bardzo ważne wydarzenia związane właśnie z całym prowadzeniem pszczelarstwa. Ja dzisiaj nawet rozmawiałem chwilę z pszczelarzami, że ten rok był taki troszeczkę niepokojący, bo mało pszczół było, nie wiadomo co z tymi pszczołami się dzieje. Wiemy doskonale o tym, że jak pszczół zabraknie na świecie, to nas też zabraknie na świecie. Wspaniałe produkty pszczelarskie, coraz więcej pszczelarzy w naszej gminie, coraz więcej pni i rodzin pszczelarskich. I powolutku stajemy się gminą pszczelarzy. Na scenie miało miejsce także ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie na miniaturę wieńca dożynkowego. Na konkurs przygotowano 9 miniatur, ale zanim powstały, mieszkańcy wiosek brali udział w czasie wakacji w warsztatach zorganizowanych przez Wiejski Ośrodek Kultury, dzięki którym można się było nauczyć wyplatać wieńce i piękne i zgodne ze sztuką. Efekt pracy i inwencji twórczej oceniało jury, a wygrał wieniec z Nowej Wsi Lubińskiej. Więc zwycięzcy w tym roku, jak zwykle najstarsi mieszkańcy mogą najwięcej o tym powiedzieć, bo wszystko bierze pod względem to, co można wziąć do wieńca. No i tutaj trochę babcia najwięcej do tego używała, więc chyba więcej to powie. No więc właśnie, ten wieniec rzeczywiście się wyróżnia, bo kolorowy, a naturalny. A naturalne wszystko jest. Wszystko do wieńca się dobiera. To, co można w wieniec włożyć i pracy i wszystkie, to, co jest najpiękniejsze, że można temu zdobić wieniec. Są zboża, są kwiaty, są rośliny owocowe, chleb, winogrona, no wszystko jest tam, co jest, wszystko jest. No, co więcej mogę powiedzieć. Wszystkie ziola są i są wszystkie zboża.
No i wszystko, co więcej mogę powiedzieć. Ile osób robiło ten wieniec? Jak długo? No ten wieniec nie był tak aż długo robiony, dlatego, bo jest miniaturka wieńca, ale pomysł musi być zawsze taki, że to co duże, skręcamy, tak minimalizujemy, co nie? No i tak, robiliśmy w 5 osób, to znaczy jedna osoba to jest taka, która musiała zespawać, to no zawsze tak jakaś konstrukcja i tak dalej. No i reszta 4 osoby przychodziły, no nie tak długo, ale na przykład chlebek ktoś musi upiec, ktoś musi dostroić, ktoś musi mieć tą wenę. Musi mieć, ja bardzo przepraszam, że nie przerywam, ale trzeba mieć... ułożyć sobie to, jaki to może być plan tego wieńca, no i trzeba tam włożyć trochę pracy, dostrzec tego i zasadniczo ja się tym zainteresowałam najwięcej, bo inne panie to nie chcieli tak za bardzo, ale bo nawet nie przyjechali dzisiaj, no ale z tym, że daliśmy radę pokonać. W gminie Polkowice rolników coraz mniej. Przybywa mieszkańców wsi, maleje liczba tych, którzy uprawiają rolę, ale niezależnie od tej zmiany, wioski to ciągle zżyte i dobrze zorganizowane społeczności. Co roku w porze dożynkowej te społeczności mają święto, na którym chwalą się tym, co mają najlepszego, a gospodynie na wsiach znakomite, o czym miał okazję przekonać się każdy, kto do Suchej Górnej przybył. W myśl polskiego powiedzenia, czym chata bogata, tym rada, częstowano potrawami wszystkich chętnych, a smakowitości nie brakowało. Moja Rada Sołecka to jest niesamowite. Wspaniała ekipa pań takich. Niech one najlepiej się wypowiedzą na ten temat, co uszykowały. To znaczy uszykowaliśmy wieżę w charakterze... dajemy do zrozumienia, jaki mamy piękny pałac naszej Suchej Górnej, który się niestety, ale rozsypuje. Nasza wieża też pomału zaczyna się rozsypywać. Piękną dekorację robioną z arbuza, ze świeżych warzyw. To widzę, że mistrzynie carvingu. Tak, tak. Przygotowaliśmy żur z białą kiełbasą, z jajkiem, gołąbki nasze suchogórskie, pieczeń efci, pasztet z żurawiną, schaby w 7 minut, no i same słodkości. No, same pyszności. Tak, same pyszności. Cała Rada Sołecka nasza to przygotowała. To nasze są piękne, wspaniałe dziewczyny. Łącznie z sołtysem. No dobrze, panie sołtysie, drugie miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec. No dobry na początek drugie miejsce. No, jako gospodarz musieliśmy komuś dać wygrać, bo by nie wypadało wszystko wygrywać. Także, ale nie, naprawdę Nowa Wieś miała też imponujący ten wieniec. Ale nasze drugie miejsce myślę, że też jest dobre. Ale nawet wygraliśmy pierwsze miejsce w ochronie środowiska i bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni naszej młodzieży, naszym dziewczynom, naszym mieszkańcom. Bardzo się cieszymy za wszystko. Każde stoisko kusiło, każde pięknie przygotowane i każda Rada Sołecka przygotowująca stół starała się wyróżnić. Co panie tutaj pysznego przygotowały? Przygotowaliśmy pierogi, skrzydełka w miodzie, ciasto, swojską wędlinę mamy. Mamy naleśniki, mamy babkę, także chyba to wszystko. No a patrzę, że nalewki chyba jakieś, a co to za nalewki? Nalewki z jeżynówka, wiśniówka, co tam jeszcze? I wszystko dziełem rąk gospodyni? Oczywiście, jak najbardziej. A proszę... Miody mamy też właśnie, miody, które sprzedajemy, możemy... Także... A proszę mi powiedzieć, czy chętnie panie się angażują w przygotowaniu tego święta? Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Ze stołów znikały smakowitości w szybkim tempie, a wśród nich na wielu były nalewki, które nie ma co ukrywać, cieszyły się przynajmniej takim samym uznaniem, jak pyszne dania. Tak się zastanawiam, na co miałabym ochotę, to może by mnie pani zachęciła i proszę nam poopowiadać o tym, co na stole. Gorący bigos z grzybkami, naleweczki, przeróżne smaki, smalec swojski, chlebek pieczony, ciasto pieczone, sernik, jabłecznik. No właśnie, patrzę, że nalewki aronia, śliwka to nasze, ale nawet o smaku tequila? Oczywiście, tak. A jak to się robi? A to tajemnica. Tajemnica jest, tak, receptura jest tajna. Trzeba spróbować, żeby poczuć. No dobrze, a z tych wszystkich smakowitości pani co najbardziej lubi? Bigos, tak. Tutaj pani nasza z Rady robiła bigos, jest specjalistką, tak. To jest rewelacja, hit tego roku.
Trzeba powiedzieć tak, że przygotowanie takiego święta to sporo pracy. Jak pani, czy pani trudno zaangażować mieszkańców? Jak to się dzieje, że się organizujecie i przygotowujecie takie stoisko? W Żelaznym Moście u mnie absolutnie nie jest ciężko. Ludzie są zorganizowani, chcą, co roku się przygotowują, są chętni, mają swoje pomysły, także u mnie nie ma żadnego problemu. Święto wsi, więc nie zabrakło muzyki ludowej. O oprawę muzyczną zadbał zespół Sobinianie. Wieczorna część imprezy to także muzyka, a nawet tańce, do których przygrywał zespół Pozytywni Cover Band. Organizatorem Święta Wsi był Wiejski Ośrodek Kultury i trzeba przyznać, że wszystko zorganizowane było perfekcyjnie. Jedynie z czym Wok sobie nie mógł poradzić, to pogoda. Było chłodno, siąpił deszcz, co wiadomo przy plenerowej imprezie ma duże znaczenie, ale mimo tej niesprzyjającej aury frekwencja była dobra. Mniej siedzących na ławkach widowni, więcej osób krążących przy stoiskach, gdzie gorące dania cieszyły się największym powodzeniem. Wyjątkowa atmosfera towarzyszy imprezom wiejskim i choć rolników mniej, to dobry duch wsi ciągle jest, o czym mogliśmy się przekonać w Suchej Górnej.